różnica jest podstawowa między lewicą i prawicą, różnica zasadnicza. To jest różnica w podejściu do człowieka. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o podejście do człowieka. Kiedyś, proszę Państwa, Europa była prawicowa całkowicie. Wiatrowson dzisiaj mówił kiedyś tam, z Palatianą 150, no to nikt mi nie słuchał. Po prostu mówił rzeczy banalne. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, jak powiedział Święty Pamięci Antoni Słomiński, kiedyś trzeba było postawić na sensację, trzeba było pokazać na scenie nową kobietę. Dzisiaj wystarczy powiedzieć kilka słów prawdy po prawdę polszczyzną i ludzie otwierają usta ze zdumienia, że coś takiego można powiedzieć. Co się stało, że myśmy opanowali ten świat? No bo myśmy mieli najlepszą cywilizację. Co to jest cywilizacja? To są pewne zasady. I pewne organizmy mają dobry zestaw genów, gdzie to panowują cały świat, część tego świata. Mają średni, to się żyją średnio, a jak mają zły zestaw genów, to giną. Tymi genami cywilizacji są jej zasady. I w wyniku ewolucji naturalnej, jeszcze kiedyś tam z Babilonu, Mezopotamii, z egipskiej cywilizacji, żydowskiej, greckiej, rzymskiej, germańskiej, utworzyła się taka, że geny się wybierały, co najlepsze, i powstała najlepsza na świecie cywilizacja. Są jedyne najlepsza, no bo podzielili cały świat. Nie ma innego kryterium. Gdyby lepszą była cywilizacja Azteków czy Indian, to oni by odkryli Europę i oni by odkryli cały świat. Myśmy mieli najlepsze cywilizacje na świecie, ja jestem z niej dumny. Zatem gdzieś tak lat temu, 150, kiedy byliśmy już to potęgi, pojawili się ludzie, tacy lewicowi intelektualiści, którzy powiedzieli, że cała sesja jest do chrzanu i wszystko trzeba robić odwrotnie. Praktycznie dokładnie wszystko. Trzeba przepraszać inne ludzi, żeby mieć tam postęp i cywilizację. Trzeba zmienić wszystkie zasady. Najważniejsza ta, o której wspominał już kolega Szpaderski, trochę stoję. Koncertu nie dzieje się krzywda. Będę miał jeszcze liczne zasady, ale ta zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda, to jest zasada lubiana, podstawa prawa rzymskiego, volentium et non vi injuria, prawda? Ta zasada świadczy, że jesteśmy ludzi. Sesja europejska traktowała nas jak ludzi, czyli istoty mające wolną wolę, które potem na sądzie ostatecznym mogą odpowiadać za swoje czyny, bo gdyby nie mieli wolnej woli, to by wcześniej nie odpowiadali za swoje czyny, prawda? A ja tym wolnym czynem mogą odpowiadać, co będziemy z tym robić, prawda? Najbardziej. I to są ludzie wolni i odpowiedzialni. Natomiast jeżeli odrzucimy zasadę, to co nie dzieje się krzywda, przestajemy być ludźmi. Stajemy się wyglądkami, stajemy się małymi dziećmi, stajemy się niewolnikami, za których decyduje nasz pan. Zamiast zasady koncertu nie dzieje się krzywda, rządzi się zasada państwa opiekuńczego. Specjaliści nazywają to zasady socjalizmu, mówią państwo opiekuńcze, co oczywiście oznacza, że istnieje kto? Opiekunowie. I mamy opiekunów, którzy zaraz decydują, czy tam się ten facet w samochodach, prawda? Decydują o wszystkim, co można, proszę Państwa, no, rzecz zupełnie taka skandaliczna, prawda? Ja idę do apteki i chcę sobie kupić lekarstwo. Nie mogę. Muszę mieć receptę. Czyli traktuje się mnie jak małe dziecko, które gdyby im pozwoli, to weszło do apteki, wzięło całą półkę lekarstw, zgarnęło i zadało, prawda, i idę. Tak się mnie traktuje. Jako idiotę, który sobie na pewno zaszkodzi. Nie ma zasady, co temu nie dzieje się w tej chwili, tylko zasada, że państwo jest czynną opiekunów. Otóż, gdy państwo poczytali książkę na Patrykwisy, czy to na Dolda i tak dalej, to w co dziesiątej, powiedzmy, jest intryga, która polega na tym, że pani sobie idzie do apteki, prosi aptekarza o pół kilo arseników, obserwujących szczury, prawda? Potem przez cenę wkrada tam trochę tych arseników, kogo załatwuje albo nie, na tym polega jak tego kryminału. Ale co jest istotne? Istotne jest to, że wtedy każdy mógł pójść do apteki i kupić pół kilo arseniku. Dzisiaj nie mogę dać do tego lekarstwa.
to już miałem, bo teraz to mi sobie odwrócę. Tak wiecie, jak idiotę. A wtedy traktowano człowieka jako dorosłego i zielonego. I jeżeli ktoś użył tego racjonizmu w celach miejscowych, to go wieszano. Bez kary śmierci oczywiście nie można nas traktować jako ludzi dorosłych i odpowiedzialnych. Wtedy można było dać ten naczelnik, bo człowiek wiedział, że go zrobił tylko powierzchni. A dzisiaj pan Brezlik może sobie zamontować 10 osób i śmieje się właśnie, bo za tym zarządzał, żeby mieć lepszą konsolę do gier, bo ja wiem, bo będzie mu stali podobny i oczywiście mu sobie. Państwa, każdy narodowiec został zamordowany przez w grudniu i już 5 stycznia był rozstrzelany. Po procesie i po wszystkim. To traktowano go jak człowiek. Jako dorosłego, ale jako człowiek. Natomiast, jeżeli mamy dziecko, które widzi, ja wiem, setkę głazów na kamieni, na łowisku, w dole są ludzie, a setkę sobie zobaczymy, co będzie. No, kamienie składają, bo my zabijają, czy zabijają kilka osób. No co, czy my to dziecko rozstrzeliwujemy? No nie, to małe dziecko. Czy jeżeli koni pociągnie wóz, po którym ktoś leży, prawda, i człowiek zemrze, i do konia wyszczamy? No nie, bo gdyby. Teraz jest to pytanie, co? Czy pana Brezlika potraktowano jak człowieka, czy jak małe dziecko, czy jak mówię ludzie? Proszę panie, skrzyżowanie dziecka i zwierzęcia. No właśnie. Traktowano go po prostu jak nieodrzędzony. I to jest humanitarne traktowanie pana Brezlika, to było rozstrzelanie. To jest właśnie humanitarne, czyli potraktowanie jak człowieka. I z tego zdaje się strzelanie. Natomiast, proszę Państwa, to jest na każdym kroku. Już nie jest wywiadnie na przykład to, że nie mamy już dzieci. Niewolnik nie ma dzieci. Dzieci należą do jego pana. Otóż, proszę Państwa, ja mam sukę ma szczeniaki. Teraz jest problem, czy te szczeniaki to musimy zaszczepić. To kto decyduje? Suka czy właściciel? Właściciel. Kto decyduje o tym, czy szczepić wasze dzieci? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel, kochana pisarz. Wasz właściciel. Nie macie nic, bo to nie są wasze dzieci. Jeżeli myślicie, że są wasze dzieci, to spróbujcie dać pracę. A dowiecie się, że za naruszenie dóbra własności państwowej idzie się dzieci. Dzieci już nie należą do rodziców. Każdy z nich może przyjść urzędnik państwowy i powiedzieć, że dziecko jest za grube, albo za chude, albo w domu nie ma telewizora, albo coś tam. I dziecko jest odbierane i zabawane do innej rodziny, innych niewolników, albo do domu dziecka. To już nie są wasze dzieci. W wyniku tego oczywiście dzieci rodzi się coraz mniej, no bo niewolnik nie będzie rodził dziecka swojemu panu. Dawniej, proszę Państwa, jak był Fornal, no, Fornal z dwoma nogę, i dobry pan mówił do ekonoma, Janie, zawieźcie, no powołał do lekarza, na koszparę oczywiście, i oczywiście dzieci fundacji były uczone przez dobrego pana, oczywiście tego, co się czuł pan, prawda? Otóż dokładnie tak właśnie traktuje. A my teraz wstydzić się, że dostajemy do zadania odpowiedzi, ale jesteśmy tylko zadowoleni. Ten forma też jest zadowolony, że pan za darmo funduje lekarz. Ten forma też był zadowolony, że pan w swojej łaskawości decyduje, tylko jego dziecko ma się uczyć. Zadowolony. Ale tak się nas traktuje. I ludzie są zadowoleni. Bo zawsze większość ludzi lubiła być niewolnikami, być, tak powiem, to jest jedyne słowo, to jest wolność, to jest odpowiedzialność. Jeżeli ja sam decyduję, jaki człowiek za swoje dziecko, no to ja posyłam, a za miesiąc czy dwa
żona mi przy kolacji, jak jest udział przy dziecku, prawda? U mnie, ale jakiś człowiek, jeśli posłał to dziecko, prawda? Wszystkie kończyły, co dziadki mu, to jest gorzkowe granie. A jeżeli program szkolny układa minister i każdy z szkoły rejonowej, to jestem zadowolony. Nie muszę podejmować żadnej decyzji. I zgodnie z żoną przeczymy na tego ministra, który układa ten program szkolny, prawda? Szkoła jest ładna. Bardzo przyjemnie jest nie być człowiekiem władzy odpowiedzialnym. Muszę w Ameryce na plantacji tylko raz, dwa razy w roku pamiętam. Miałem zetę zadowolone i te klasy próbowały podlewać. Pan dostarczał odbywienie, pan się martwił o to, że też, jeszcze żony czasami nawet dostarczał kupowane marków na parę niewolników. Dostarczał budulę na chatę, prawda? On się nie wziął o nic troszczyć, ani o zbyt tej bawełni, ani o kupno, nic. Rzeczywiście, jak wszyscy Jankesi i wyzwolili Dixieland, to ci murzyni zaczęli przybierać głowę, bo zaczęli grać. Nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Wdechało się państwo w Magna, że jesteście tacy murzyni niepodrywiani, i jakby zlikwidować opiekę państwową, to ludzie by masowo umierali, brakuje lekarza, prawda, brakuje jedzenia, oczywiście dzieci byłyby niekształcone, czyli ludzie analfabetyzm, prawda. Tak się nas traktuje. Jakiś ubiegły dlen. Proszę państwa, ludzie to mogą akceptować. Na przykład parę temu przyszyły tej rodzice hiszpańscy wyrazili wdzięczność, że rząd weźmie się za rozwiązanie problemu otyłości dzieci. Wiesz, jak dziecko przy zapasie, to rząd jest winny. Nie rząd ten problem rozwiązuje. Rzeczywiście, jak to nie jest moje dziecko, to jest dziecko państwowe, to jest problem rządu. A co ja mogę zrobić? Dziecko mi wydziela z dupy, a ja nawet nie mogę pasem przydać. Co ja mam zrobić? Jestem bezradny. Dziecko jest państwowe. I rząd się tylko zajmuje. Drodzy Państwo, to jest inna cywilizacja. Żyjemy w cywilizacji odwrotnej od europejskiej. Już mówiłem, wszystkie zasady europejskie cały czas będą odwrotnymi. Zasady dziecko należy do rodziców. Zostało zastąpione, że dziecko jest do państwa. Jak ja miałem tam kilkanaście, rodzina była straszliwa, bo macie tam uczyć o terenie. Do 35 roku, życia, do 35 roku, do 35 roku, to było naprawdę, państwo się próbowało budować komunii, czyli się mordowano, no potem to było tam socjalny sektor, siedmiężny czy inny, ale do 35 roku to była straszliwa komunia. Naprawdę straszliwa. I proszę Was, jednak ci komuniści, którzy rządzili, oni jednak byli wychowani w cywilizacji europejskiej. Była zdegenerowana cywilizacja, ale jeszcze jako to jest. I jeżeli wtedy zaczęło się nieszczęście, tam dziecko, którego z aparatu, mam matka była na kuchni, dziecko to otworzyło okno, wypadło, zabiło się, to wszyscy żałowali tym rodzicom, prawda, tylko straty matki, zwłaszcza po małe dziecko, matki odpowiadane. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Zobaczcie, żyjemy w innej cywilizacji. Odwrotnie. Jeżeli wtedy myśmy rządzili świat, byśmy porównywali cały świat, bo to była najlepsza cywilizacja, to cywilizacja odwrotna jest oczywiście najgorsza. Dlatego nas teraz kolonizują na Niemcy, jak na wszyscy Murzyni, Arabowie i imitacji, bo oni mają wyższą cywilizację. Proszę cywilizacji. U nich jest kara śmierci. U nas to 2 miliona dyrektora Madonki, chcecie premier dla jego kuryna, to jest tylko kara śmierci. Wszyscy normalne państwa kara śmierci znają. Do tego wysoko nam doszło, proszę Państwa, że jego rozsądek, profesor Komorowski, podpisał miesiąc temu, trzeba wiedzieć, konwencję, która znosi karę śmierci również w placu wojny. Znaczy, gdyby ja powiedział, 20-30 lat temu, że ktoś przy zdrowych zmysłach
może zaproponować zniesienie kary tych spraw uwolnień, to by nie udało za zamiany. Dzisiaj podpisują prezydenci praktycznie wszystkich krajów Europy. Nie tylko Unii, bo to jest Komisja Rady Europy. Natomiast to jest nie państwo. To podpisuje. Przecież ci Arabowie muszą ryczeć ze śmiechu. Jak to się muszą ryczeć ze śmiechu. Mówią sobie, jak dojdzie do wojny, to my tam damy generałowi tam 10 milionów, prawda, petrodolarów, żeby nas tam, żeby zdradził, prawda, no i oni nie mogą go nawet zabić, prawda, no to ich zabić na wojnie i co? To trzeba być idiotą skończonym, żeby coś takiego zaproponować. Ta cywilizacja jest tego idiotą, to jest zdegenerowaną, umierającą cywilizacją. Dzieci nie rosną. Umieramy. Niewolnicy nie robią dzieci. Umieramy. W Polsce, w Rosji na jedną kobietę poradzimy 1,8 dzieci. I ludzie nie mają dzieci, bo w Polsce. Według wartości europejskich dzieci były potrzebne, ponieważ ktoś musiał być rodzicem na stałe potrzeby.